Hej, zapraszam Was dzisiaj na film z serii, że tak powiem, kulinarnej, a mianowicie będziemy piekli ciasto Pale Dunaju. Dokładna lista składników będzie w opisie. Jeżeli Wam się będzie podobał ten film, to zostawcie kciuka w górę, a jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby się mógł rozwijać, żebym mogła nagrywać więcej filmów dla Was. Będzie mi bardzo miło. A teraz zapraszam Was na film. Na sam początek najpierw przygotujemy blaszkę, formę do pieczenia. Musimy dociąć papier. Smarujemy margaryną. Przygotowaną blachę do pieczenia. Do ciasta będziemy potrzebowali kostkę masła lub margaryny, szklankę cukru, opakowanie cukru waniliowego, 6 jajek, 2 szklanki i 1/3 szklanki mąki, 2 łyżki kakao, 3-4 łyżki mleka, 2 łyżki rumu lub olejku rumowego, w moim przypadku będzie to właśnie olejek rumowy, 3 łyżeczki proszku do pieczenia oraz owoce sezonowe. W moim przypadku są to wiśnie drylowane. Do zrobienia ciasta będziemy potrzebowali makutry oraz wałka do ucierania. Na sam początek ucieramy masło lub margarynę z cukrem oraz cukrem waniliowym. Ucieramy. Margarynę najlepiej wyjąć sobie dzień wcześniej, żeby była mięciutka, wtedy szybciej się ciasto utrze. Do utartej margaryny z cukrem będziemy wbijać po jednym jajku.
Do masy jajecznej dodajemy po trochu mąki. I ucieramy, aż do połączenia się składników. Teraz dodajemy proszek do pieczenia oraz mleko. Delikatnie mieszamy. Kiedy mamy zrobione ukręcone ciasto na gładką masę, połowę ciasta wylewamy do przygotowanej wcześniej blaszki. I rozsmarowujemy w blaszce. Do pozostałego ciasta wsypujemy kakao oraz tak na około pół buteleczki olejku rumowego i razem to mieszamy. Kiedy ciasto ładnie nam się połączyło z kakaem i z olejkiem rumowym bądź rumem, wykładamy resztę ciasta na jasną warstwę w blaszce. I rozsmarowujemy to ciemne ciasto na tym jasnym. Na rozsmarowanym cieście w blaszce układamy teraz owoce sezonowe. U mnie to są wiśnie drylowane. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika na 180 stopni góra-dół. I pieczemy przez około 45 minut. Po tym czasie sprawdzamy patyczkiem, czy ciasto jest suche. Jeżeli jest suche, no to wtedy wyłączamy i odstawiamy do wystygnięcia. W tym samym czasie, kiedy ciasto będzie nam się piekło, będziemy przygotowywać masę budyniową na wierzch ciasta. Do kremu budyniowego będzie potrzebne nam 1¾ szklanki mleka, jedno opakowanie budyniu śmietankowego, 7 łyżek cukru oraz kostka margaryny. Do szklanki wsypujemy budyń. Wlewamy trochę mleka, a resztę mleka wlewamy do garnka. I zagotowujemy.
Do mleka w garnku wsypujemy cukier. A w szklance rozrabiamy budyń. Do gotującego się mleka wlewamy rozrobiony budyń i mieszamy wałkiem aż do zgęstnienia budyniu. Wałkiem mieszamy z tego względu, żeby nie powstawały grudki. Gotujemy około 2 minut. Potem odstawiamy garnek do całkowitego wystudzenia budyniu. Do zimnego budyniu przestudzonego dodajemy margarynę. Najlepiej ją wyjąć dzień wcześniej, wtedy będzie miękka i szybciej się połączy z zimnym budyniem. Gotową masę wykładamy na upieczone i wystudzone ciasto. Zrobimy polewę. Do polewy potrzebujemy 4 łyżki kakao, 4 łyżki kwaśnej śmietany, 4 łyżki cukru pudru oraz 2 łyżki masła bądź margaryny. Wszystkie składniki przekładamy do rondelka. I rozpuszczamy na kuchence gazowej na małym ogniu, nie zagotowując. Rozpuszczeniu się masła i połączenia wszystkich składników. Polewę polewamy na cieście. Ciasto możemy udekorować
wiórkami kokosowymi lub zostawić bez żadnej dekoracji. I tak oto prezentuje się ciasto w efekcie końcowym. Życzę Wam smacznego!